Łapiemy się pod górkę przed Pegnitz za Norymbergą. Mgła. Ściana płaszczu tu się jedzie kilka kilometrów. Niestety bardzo mocno pod górę. I chyba się na Pegnitz zatrzymam i wykręcę sobie pauzę. Ale to jeszcze ile? 20 kilometrów. Pegnitz. Dobrze. Jest jeszcze dobra godzina, taka, że jest ciemnawo. Także jak się położę, najpierw zrobię sobie kawulca, położę się i może pół godzinki kimdę. Ciekawe, dokąd uda mi się dojechać w Polsce. Jak daleko jechać. Może tutaj się ustawić po lewo. A nie. Z firmy kolega ta stoi. Po 80 metrach skręć w lewo A9 E51. Tutaj stanę. Skręć w lewo. No i co zrobiłem? Jak myślicie? No właśnie. No już pospałem. Ale tak się na mnie odbija wczesne wstawanie. Niestety, później jak się robi widno, to ja się rozsypiam. Także ruszyłem, przepraszam. Ruszyłem z Pegnitz 4 minuty temu. Teraz jeszcze gdzieś przed polską granicą się zatrzymam. No do Polski mamy 4,5 godziny jazdy. Do bazy mam 670 km. Także gdzieś się zatrzymam i jeszcze trochę po niej podjadę, żeby jutro mieć jak najmniej na bazę. Jak ruszyłem z Pegnitz, to dosłownie teraz był piąty zjazd. Taki węzeł. Wjazd i zjazd z autostrady. To piąte miejsce już to jest, bo teraz akurat na zjeździe stali. Wcześniej na wyjazdach z tego, z parkingów, najpierw stały trzy radiowozy oznakowane, czyli jeden zjazd, radiowóz oznakowany, kolejny radiowóz oznakowany, następna zatoczka jakaś, radiowóz oznakowany. O policji mówię tutaj, nie o balmach. Później radiowóz nieoznakowany, Mercedes srebrny kombi, a teraz w takim miejscu, gdzie kontrole się robi, gdzie gabaryty czasami stoją, na takim placu stał radiowóz oznakowany i nieoznakowany, także mają jakąś action. No i prawdopodobnie na zasadzie takiej, że ktoś coś tam zauważy, no to tam następny gdzieś tam jedzie, żeby nie tylko jeden radiowóz był, tylko zawsze ktoś jeszcze z przodu, ewentualnie żeby odciąć drogę, ewentualnie żeby się dołączyć do pościgu albo pomóc w interwencji. Także tego typu action chyba dzisiaj tutaj mają, także trzeba zwracać uwagę, czy się rozmawia przez telefon, czy nie. Ewentualnie, czy o, tak jak ja teraz mam włączone tylko tutaj YouTube'a, także tylko słucham, no ale jest włączony. Mogą na to zwrócić uwagę. Kurczę, jaka mgła tutaj się rozłożyła nam. Jeszcze 150 km mamy do, nie do Pegnitz, tylko do Drezna. Do Drezna. Jakoś 6 km czy 5 km do Woklanda.
Ja jestem, jak dzisiaj będzie z tym, z tymi protestami rolników, bo oni gdzieś tam jadą sobie do Poznania na jutro. Mają blokować Poznań. Dużo traktorów, ciągników różnych. I zastanawiam się, bo będą jechać z różnych stron kraju, żeby kurczę nie było utrudnień na trasie. Dlatego będę chciał wyjechać dzisiaj jak najdalej, jeżeli chodzi o Polskę, a jutro jak najwcześniej sobie ruszyć, żeby dojechać w miarę wcześniej do bazy. Kolejna pauza. Parking Budziszyn, Bautzen. Także tutaj sobie zjeżdżamy. Godzinka i jedziemy dalej, moi drodzy. Jeszcze mi zostało 2:15 jazdy. Tak naprawdę na dychę. No i chciałbym to wykorzystać. O, tam sobie balmy stoją. Dobra. Bach. Bach. Tutaj wulkanizacja mobilna. Mercedes serwis. Tam dalej może będzie miejsce. Tak. Po 90 metrach skręć w lewo, A4. Więc tutaj, moi drodzy, staniemy sobie. No dobra, i pauza. I praktycznie w Polsce. Za chwileczkę miniemy tablicę. O, gdzieś myślę. O, tutaj jest słupek graniczny, także już jesteśmy teraz w kraju. No i mamy Kraśnik Dolny. Op. Także tutaj sobie podjedziemy. I tu dzisiaj kończymy podróż. Tylko muszę sobie znaleźć miejsce jakieś. Miałem jechać do Gromadki, wiecie, ale kurde, no, na tej Gromadce, na wjeździe to jest taki kocioł, że masakra po prostu, masakra. Także tutaj sobie okręcimy się. Tam chyba z firmy stoi ktoś. Po 200 metrach, lekko w prawo, A4, L40. Dobra. Tutaj ktoś z firmy stoi. Dobra. Będziemy szukać, gdzie tu stanąć. Po 50 metrach, lekko w lewo, następnie skręć w lewo. Lekko w lewo, następnie skręć w lewo. Skręć w lewo, następnie tutaj ten skręć się w tak lewo. Nie złamie, jak będzie taki wjeżdżał. No właśnie. Tak wąsko tutaj jest troszeczkę między tymi, wiecie. Ukrainiec. I tak, żeby on tutaj się złamał, to tak nie za bardzo. Co on robi? No właśnie, widzicie, ten stanął tak jak stanął, dobrze. No tak, tego miejsca faktycznie tak tutaj jak na lekarstwo. Tutaj też nie ma. No niby jest, ale tu jest tak wąsko, że to złamanie to naprawdę tu graniczy z cudem. Także będę musiał chyba coś pokombinować sobie tutaj, jeżeli chodzi o wyjazd. O, zatrzymanie się, przepraszam. Ale
będziemy myśleć, moi drodzy. Jest niby miejsce, ale no mówię, stanąć tam to jest tragedia. Pitole. Jakby tych nie było tutaj, tych osobówek, to mi się tam wcisnął, ale tak to lipa straszna. Ja sobie tutaj stanę po prostu. I tu będzie gitara. Wiesz, tutaj mogę stanąć, prawda? O. I tu będzie bardzo fajne miejsce. Zobaczcie teraz te dwie ciężarówki, jak się ustawiły po lewo. Tu jest za mną kupę miejsca jeszcze, ale teraz tamten wjedzie tu pewnie gdzieś się ustawić, kombinuje. Ciekawe, gdzie on stanie. Na razie się zaklinował. Dobra. A, tutaj się chce ustawić, widzicie. Tu wzdłużkę jeszcze, nie wiem jak on to zrobi. Musiałby się wyciągnąć i cofnąć równolegle do krawężnika, a ci dwaj musieliby później ewentualnie wycofać, żeby wyjechać. Tutaj stoi jeden. To zobaczcie, jak mega ma wąsko ten, który teraz tam przejeżdża. Właśnie jak już patrzyłem, jak on staje, to zastanowiłem się, mówię, kurde, no. A w ogóle on chyba kapcia ma z przodu na kole, bo widzę, że no, on ma flaka, schodzi mu powietrze. Zobaczcie, jak wolniutko, wolniutko, wolniutko on na styk przejeżdża. No mega na styk. Dobrze, że ten Majchrzak ściągnął lusterko, znaczy zwinął je, nie? Widzicie? Bo ten jeszcze jak wjeżdżał tutaj, to z zakrętu wyjeżdżał, to też się trzeba tam wpasować ładnie. Także tak jest tutaj na Kraśniku Dolnym, niestety. Dzień dobry. MOP Kraśnik Dolny. Trochę ciężarówek zniknęło. Tutaj tylko Litwin stoi. Jakieś busy i przede mną BMW. Tu się też wymieniło. Także odpalamy i na 5.07 będę na Kostomłotach, zatankuję. Na bazie powinienem być, moi drodzy. No, po tankowaniu to będzie o której? Po 8.00. Po 8.00 na bazie będę. Także co? Ruszamy. O, tu sobie wykręcę. Lekko w prawo, A4, L40. Dobra. I ruszamy. Także no widzicie, no tutaj
na tych kostomłotach ogólnie bardzo dużo miejsca, ale bardzo dużo terenu zielonego tak naprawdę, bo tu gdzie są rajki, to tak lichutko. Patrzcie, tutaj wyjeżdżone wszystko na tym błocie. Później jak tak jeden za drugim stoi, to ciężko się włączyć, wyjechać, żeby te skosy wszystkie poogarniać, żeby nie najechać kołami na krawężnik, żeby nie najechać pod złym kątem na ten krawężnik, bo się może okazać, że rozetniemy sobie ogumienie. No to jest bolączka kierowców, miejsca parkingowe, odpowiednie miejsca parkingowe, bo stanąć zawsze się gdzieś stanie, tylko żeby to było bezpieczne, żeby były sanitariaty, żeby były kierunek Wrocław przez 70 prysznice. Kilometrów. To są nasze bolączki, no i a drugą bolączką to jest bezpieczeństwo nasze, jeżeli chodzi o parkingi, na przykład właśnie w Polsce jest ok, naprawdę, w Niemczech jest dobra, ok, raz mnie może przycięli na, tak, raz na plantekę przycięli na Sofienberg, tak, na Sofienberg chyba, taki parking, niedaleko Pegnitz, ale Francja to jest już tragedia, tam naprawdę można czuć się zagrożonym, tam można czuć się zagrożonym we Francji. Dobrze, dojeżdżamy do bazy i teraz trochę statystyki. Ja może pokażę. Także dystans liczmy 6020 km. Paliwa prawie 1500 litrów. Średnie zużycie paliwa 24,86. Nie wiem co więcej dodać. Wyjechałem we wtorek o północy, a mamy piątek, tak? Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek. Takie 10,5, 11 dni. Od takiej temperatury około 22 stopni do temperatury minusowej, teraz mamy śnieg. No i co, widzimy się pewnie, znaczy... Ja wyjeżdżam prawdopodobnie we wtorek, a dzisiaj załączę, dzisiaj jest piątek, pierwszy film z tej trasy, także pozdrawiam. Jeszcze wam pokażę, tylko jestem na bazie, teraz, która to było koło, to nie, rano tego na pewno nie było, a się pojawiło widocznie od ruszenia do tego momentu, ale to jest wina opony. Które to będzie koło? O, zobaczcie. Widzicie? Tutaj. I to samo jest po wewnętrznej stronie koła. Mechanik tam wjechał zobaczyć. No i no rozwarstwiła się guma, to nie jest od najechania, tylko po prostu opona. Dobra, teraz zatankuję AdBlue, odstawię auto, wymieniam tą oponę i koniec. Do następnego.